Cześć, ja jestem Mondar i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym ponownie rzucimy okiem na jedną z creepypast z nurtu zaginionych odcinków bajek dla dzieci, tylko że tym razem osobno, wiecie, tak typowo tylko tej jednej określonej, ale za to bardzo fajnej. Przynajmniej jak na standardy creepypasty. Bowiem dziś rzucimy okiem na historię zaginionego show z lat 90. o nazwie Stubbs Clubhouse, czyli Klub Stubba. Przerażającego klauna, a także mrocznej historii z nim związanej, zawierającej m.in. śmierć jednego dziecka. Przynajmniej prawdopodobną, jednak jeszcze nim zaczniemy strzelić kciuka w górę pod filmem, ponieważ to gwarantuje dużo lepsze oglądanie filmu, a także zostaw subskrypcję, jeżeli jesteś tutaj nowy, to już w ogóle będziesz to oglądał jak jakiś film Kubricka. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii klauna Stubba i jego klubu. Historia, którą dziś się zajmiemy, mianowicie Stubbs Clubhouse, została napisana przez autora działającego pod pseudonimem Goop King. Oczywiście link jak i do niego, tak i do samej opowieści znajdziecie w opisie tego filmu. Owa opowieść koncentruje się na 14-letnim wówczas bohaterze, którego imienia jednak nie zdradza. Wszystko swój początek ma, uwaga, w latach 90. Miałem niesamowite dzieciństwo, jak większość dzieciaków dorastających w latach 90. Mój program telewizyjny składał się głównie ze SpongeBoba, Power Rangersów i Transformersów. Przez większość czasu nie lubiłem naprawdę dziecinnych programów, takich jak Barney czy Mr. Rogers, czy coś w tym rodzaju. Pewnego dnia rozmawiałem z mamą o tym, jak byłem małym dzieckiem. W pewnym momencie rozmowa poruszyła temat starego programu telewizyjnego, który czasem oglądałem. Nazywano go Stubbs Clubhouse. Na początku nie wiedziałem o serialu, o którym mówiła, ale potem wróciły wspomnienia. Zasadniczo Stubbs Clubhouse był tandetnym, niskobudżetowym programem dla dzieci, w którym wystąpił klaun o imieniu Stubb. Miał na sobie tęczową kurtkę, kapelusz, jeśli pamięć mnie nie myli, nosił czarne spodnie w gwiazd. Program był rodzajem zdzierstwa z Peewee's Playhouse, nawet ja jako mały dzieciak mogłem to powiedzieć. Zasadniczo Stubb mieszkał w dużym klubie, który o dziwo wyglądał zupełnie jak normalny dom. Zakładam, że wynikało to z ich niskiego budżetu. Stubb miał grupę przyjaciół, którzy mieszkali w klubie. Niewiele pamiętam, ale jak przez mgłę, widzę pudła i mężczyznę w naprawdę źle uszytym kostiumie słonia. Jak powiedziałem, niewiele pamiętam z serialu, nie oglądałem go zbyt często, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, emitowano go o bardzo dziwnej i późnej porze, około 22:30, co jest dziwne, jak na program dla dzieci. Po drugie, emitowany był tylko na naprawdę mało znanym kanale o nazwie Channel Bebo, który emitował programy tylko przez około 3 lata. Następnie kanał został zamknięty z nieznanych przyczyn. Następnie bohater stwierdza jeszcze, iż jedyną rzeczą, którą pamięta z czołówki serialu, jest piosenka przewodnia śpiewana przez kobietę, która podczas jej śpiewania brzmiała, jakby była na wpół śpiąca, a muzyka w tle była grana w całości na ksylofonie. Następnie akcja wędruje do okolic listopada 2006 roku, kiedy to bohater skończył 14 lat. Wówczas, w kilka dni po wspomnianej wcześniej rozmowie z mamą, chłopak wybiera się na wystawę, na której może kupić książki i inne rzeczy za pół ceny. Tam poczyna przeglądać taśmy, które ustawione są w kolejności alfabetycznej. Dociera do sekcji S, gdzie to znajduje jedną z kaset z napisem Stubbs Clubhouse. Co interesujące, opakowanie nie posiadało ani zdjęcia, ani logo, wskazującego na to, iż faktycznie ma do czynienia z kasetą zawierającą stare, zapomniane show. Było to zwykłe, niejakie opakowanie, na którego boku znajdował się kawałek taśmy z napisem Stubbs Clubhouse. Transakcja wynosiła go aż 75 centów. Zniosłem go do kasy. Pracująca tam kobieta spojrzała na taśmę, a potem na mnie. Zapytała nieśmiało: czy na pewno chcesz kupić tę kasetę? Grzecznie się zgodziłem, a ona podała cenę. Następnie chłopak wraca do domu i postanawia włożyć taśmę do magnetowidu i obejrzeć całość wraz ze swoją 6-letnią siostrą o imieniu Emily.
Taśma zaczęła się piosenką przewodnią pierwszego odcinka, uzupełnioną muzyką z ksylofonu i zaspaną piosenkarką. Odcinek zaczął się w klubie, gdzie Stab przedstawił się i powiedział widzom, że wybieramy się na wycieczkę. Na placu zabaw pośrodku trawiastego parku było bardzo źle. Grupa małych dzieci, mniej więcej w wieku mojej siostry, bawiła się na karuzeli. Stab podszedł do nich i wszyscy podbiegli, aby go uściskać. Potem Stab spojrzał w kamerę i zapytał, czy dzieci w domu też chciałyby się pobawić. Zgodnie z założeniem Emily odezwała się: tak, na co Stab odpowiedział: w porządku, w takim razie chodź na plac zabaw i baw się ze mną. Emily zapytała mnie, czy mogłaby iść na plac zabaw ze Stabem, ale powiedziałem jej, że to zostało nagrane. Kątem oka dostrzegam jednak coś dziwnego. Mamy plac zabaw w naszym sąsiedztwie, mniej więcej przecznicę od naszego domu, ale na tyle blisko, że możemy go zobaczyć z okna naszego salonu. Chwilę zajęło mi, by połączyć fakty, ale dotarło do mnie, że plac zabaw na filmie był taki sam jak plac zabaw w naszym sąsiedztwie. Wtedy uderzyło mnie to jeszcze bardziej. Te same dzieci z serialu bawiły się teraz na naszym placu zabaw, nosili te same ubrania i wykonywali dokładnie te same czynności. Prawie tak, jakby film był nadawany na żywo. Wtedy zauważyłem coś, co bardzo mnie zaniepokoiło. Na filmie jedno z dzieci trzymało Staba za rękę, a kiedy wyjrzałem przez okno, to samo dziecko wykonywało ruch, jakby trzymało czyjąś rękę, ale nikogo tam nie było. Byłem zszokowany. Natychmiast wysunąłem taśmę ku smutkowi Emily, która polubiła program. Wziąłem taśmę i wyrzuciłem ją do śmieci. Myślałem, że skończyłem ze Stabem, ale byłem w błędzie. Następnego dnia Emily mówi bratu, iż w drodze z przedszkola do domu zauważyła, iż samochód ich mamy śledzony był przez czarną furgonetkę, za której kierownicą siedział Stab we własnej osobie. Niemniej mama niczego nie zauważyła, nawet mimo faktu, iż Emily naciskała i cały czas twierdziła, że Stab ich śledzi. Następnej nocy przyszła pora, by obejrzeć odcinek drugi. Tej nocy postąpiłem wbrew mojemu osądowi i postanowiłem wyłowić taśmę z kosza i obejrzeć drugi odcinek. Zaczęła się piosenka przewodnia, ale coś było nie tak. Ksylofon był bardzo zniekształcony, a głos kobiety był znacznie głębszy i trochę pomieszany. Tytuł pojawił się ponownie, ale kolory były bardziej surowe. Składały się z odcieni brązu i szarości, a niezwykłego jaskrawo czerwonego i żółtego. Postanowiłem odrzucić to jako zepsutą taśmę i kontynuowałem oglądanie. Całość z grubsza przycina się do nieruchomego obrazu Staba wpatrującego się w kamerę. Po chwili zdałem sobie sprawę, że to nie był nieruchomy obraz, a było to wideo przedstawiające Staba siedzącego nieruchomo i patrzącego bezpośrednio na widza. Stab od czasu do czasu odwracał głowę, jakby skręcał sztywny kark, ale nigdy nie mrugał. Robił to przez cały odcinek, który trwał około 20 minut, ale tuż przed zakończeniem odcinka Stab zamknął mocno oczy, wciąż patrując się w widza, a następnie otworzył je, ukazując czarne jak smoła oczy, nic poza atramentową czernią w jego oczodołach. Nagle taśma przycięła się do obrazu domu. Mojego domu. Jeszcze raz gorączkowo wyciągnąłem taśmę i włożyłem ją do szuflady. Wyjrzałem przez okno, gdzie byłby operator kamery, ale nie było tam niczego śladu. Później tej nocy bohater nie mógł zmrużyć oczu, zatem spędził całą noc w kuchni w towarzystwie wielu napojów z kofeiną. Następny dzień minął z grubsza normalnie. Emily nawet nie widziała Staba, więc chyba wszystko wróciło do normy. Jednak nie. Tej nocy chłopak obudził się w stanie, który określił jako świadome lunatykowanie. Podświadomie wyjąłem taśmę z szuflady i włożyłem ją z powrotem do magnetowidu. Usiadłem na kanapie i nagle obudziłem się ze snu. Zauważyłem, że leżę na kanapie, żeby obejrzeć taśmę. Chciałem wyjąć ją i wrócić na górę, ale dziwna potrzeba lub siła podpowiedziała mi, że muszę obejrzeć ostatni odcinek. Odcinek trzeci. Rozpoczęło się otwarcie. I tym razem było zupełnie inaczej. Ksylofon został zastąpiony głośnym waleniem, a głos stał się teraz głębokim, demonicznie brzmiącym tonem, śpiewającym teksty w języku, którego nie mogłem zrozumieć. Pojawił się tytuł, a karta tytułowa wyglądała jakby pocięta pazurami dużego zwierzęcia. Kiedy odcinek rozpoczął się, Stab siedział przy stole z kilkorgiem dzieci. Zapytał je, czy chcą zagrać w grę, a one chętnie się zgodziły. Stab sięgnął pod stół i pokazał duży nóż do rzeźbienia. Poprosił jedno z dzieci, aby położyło rękę na stole. Zrobiła to mała dziewczynka, a Stab zapytał: powiedz mi, jak to jest. Następnie
Okej, to co stanie się teraz, streszczę w jednym zdaniu, gdyż to cholerne zwyrolstwo, którego nienawidzę czytać, więc także oszczędzę wam słuchania o wszelkich okropieństwach, które będą miały miejsce na przestrzeni najbliższych kilku zdań. Narrator bowiem to, co dzieje się w tej chwili z ręką dziewczynki, porównał do obierania ziemniaka. I myślę, że taki opis absolutnie wam wystarczy. Jednak to, co jest tutaj chyba najbardziej niepokojące, to fakt, iż mimo tych wszystkich tortur i męczarni, pozostałe dzieci zwyczajnie siedziały wpatrzone w okropne wydarzenia, które działo się na ich oczach. Coś okropnego. Stab zaczął się śmiać w radosny, klaunowski sposób, a wideo się skończyło. Następnie rozpoczął się inny film. To było nagranie z pokoju Emily. Spała głęboko, nad jej łóżkiem stał i spoglądał na nią Stab. Nagle spojrzał w kamerę swoimi czarnymi, atramentowymi oczyma. No i w tej dramatycznej chwili sama historia tutaj zaprezentowana dobiega końca i cliffhanger jak cholera. Przy tym Call of Duty Modern Warfare 2 to pikuś, a i tak tam pod koniec każdy był chyba wkurzony, co nie? Jednak żarty na bok. Chociaż sama pasta nie jest zbyt wysokich lotów i nie jest jakaś bardzo superowa czy coś, to myślę, że i tak jest warta głębszej interpretacji. Ale o tym zaraz. Korzystając z dramatycznego zawieszenia akcji filmu, chciałbym zaprosić was na mój drugi kanał, czyli Chata w lesie. Tam filmy wlatują co 2 tygodnie, gdyż trochę ciężko jest mi pogodzić prowadzenie 2 kanałów naraz, dodatkowo z życiem prywatnym, chodzeniem do szkoły i tak dalej. Niemniej myślę, że filmy, które tam się pojawiają, są naprawdę ciekawe. Tam przyglądamy się wszelkim horrorom, filmom grozy, streszczamy ich fabuły, liczymy, a także analizujemy morderstwa, które w nich wystąpiły i przede wszystkim śmiejemy się i ciśniemy beczkę. Zatem link macie w opisie. Nowy film na tym kanale, w którym to przyjrzymy się drodze bez powrotu, pojawi się już w tą sobotę, więc serdecznie was tam zapraszam, myślę, że będzie naprawdę interesujący, a poza tym możecie tam już teraz obejrzeć odcinki na temat 3 pierwszych części teksańskiej masakry piłą mechaniczną, a także 1 oddzielny odcinek na temat W lesie dziś nie zaśnie nikt. Myślę, że na przestrzeni kolejnych miesięcy kanał będzie się całkiem fajnie rozwijać, nowe fajne filmy będą się tam pojawiać, jednak tak jak mówiłem, co mniej więcej 2 tygodnie. Chociaż jeżeli wy będziecie chcieli, by pojawiał się tam więcej materiałów, no to może uda mi się znaleźć gdzieś jakoś więcej czasu w tygodniu, by tworzyć materiały tam, powiedzmy, że co tydzień czy coś. Niemniej naprawdę gorąco zapraszam was na Chatę w lesie, a teraz lecimy z tym koksem. Zatem podstawowe pytanie, które z miejsca nasuwa się na myśl podczas obcowania z tą opowieścią, brzmi: kim jest Stab? Dużo bogo powieści tekstowej znajduje się, jak to opisał autor, rzadki obraz serialu, który niby prezentuje samego Staba, jednak, no cóż, mój research wyjawił mroczną prawdę na temat tego okej zdjęcia. Pomijając fakt, iż sam clown tutaj zaprezentowany wygląda po prostu świetnie, to samo zdjęcie w rzeczywistości pochodzi z witryny Costume Works, na której to pojawiają się interesujące stroje na Halloween i pojawiają się cyklicznie z każdego roku od 2011. Owa fotografia pochodzi właśnie z tej strony, na co ostatecznym dowodem jest znak wodny widniejący w lewym dolnym rogu fotografii. Niemniej tutaj klon zaprezentowany wygląda po prostu przekozacko i przestrasznie, poza tym ma po prostu zaje fajne buty. Tak, te wielkie buty. Każdy uwielbia wielkie buty klaunów. Jednak wracając do samej postaci. Była to persona przewodnia show dla dzieci pod tytułem Stab Clubhouse, czyli Klub Staba. Seria emitowana była w latach 90. na kanale Channel Bibu, który po 3 latach został zdjęty z nieznanych przyczyn. Niemniej mam co do tego całkiem interesującą teorię, jednak do niej przejdziemy za moment. W chwili, gdy główny bohater kupuje kasetę VHS, na której znajdują się 3 odcinki serialu, ekspedientka jest wyraźnie zaniepokojona i nie chce, by chłopak właśnie ją kupował. Być może po prostu o niej zapomniała i patrząc na nią przypomniały się jej jakieś dramatyczne wydarzenia, które miejsce miały w związku właśnie z nią. Cóż, w 3 odcinku tutaj zaprezentowanym widzimy okropną scenę, w której ręka dziewczynki zostaje wręcz zmasakrowana przez klauna. I chyba nawet nie muszę mówić, jak wielkim skandalem musiało to być. Być może to właśnie z tego względu serial pokrył się złą sławą i niewielu o nim pamięta, jednak jeżeli już ktokolwiek przypomina sobie o jego istnieniu, to raczej woli siedzieć cicho i nie wypowiadać się o nim zbyt bardzo. To samo może tyczyć się także samej stacji Channel Bibu, która po owym skandalu mogła zostać zamknięta. Być może zwyczajnie główny bohater nie ma o tym pojęcia i nigdy o tym nie słyszał.
skoro już tą kwestię mamy mniej więcej wyjaśnioną, to przejdźmy już do postaci samego klauna. Nie wiem, co mogło z nim się stać, jednak myślę, że ze względu na swój karygodny czyn mógł zostać chociażby skazany na karę śmierci, a potem mścić się w jakiejś bardziej mistycznej formie, chociażby wzorem Chuckiego, zostawiając swoją duszę w tej kasecie czy cokolwiek. Wiem, że brzmi to jak cholerny bullshit, ale innego pomysłu nie mam. No bo w jaki inny sposób moglibyśmy wytłumaczyć fakt, że gość pojawia się tylko i wyłącznie po obejrzeniu zawartości kasety i nawiązuje kontakt jedynie z tymi osobami, które faktycznie obejrzały chociażby jeden odcinek stamtąd? Przynajmniej takie jest moje stanowisko. Oczywiście pamiętajcie, że jest to jedynie teoria i nie należy brać jej za kompletny pewnik. Za to wy napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej historii oraz możecie także dać swoją teorię na jej temat. No i to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Ja oczywiście bardzo dziękuję wam za jego oglądanie. Strzelę kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli jesteś tutaj nowy, a także zostaw subskrypcję na tym kanale. Jeżeli film ci się spodobał, czy na odwrót, zapoznaj się z moimi poprzednimi materiałami, wyczekuj również tych następnych, a także wbij na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie. O tym mówiłem już wcześniej. Zapraszam także do mojego Discorda, Instagrama, Twittera oraz wszystko co inne znajdziecie w opisie. A tymczasem to już tyle w dzisiejszym filmie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w tych wszystkich legendach, które mogą być nawet najbardziej fałszywe, zawsze chyba jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy wam wszystkim. Sayonara, cześć! Chłopak wybiera się na wystawę, by kupić książki i inne graty za pół ceny. Boże, przepraszam.